Dobra, kochani, dzisiaj będzie coś innego na pewno. Odpierdzieliło mi i powiedziałem sobie, że już kończę z zakupami na OLX, z jakimiś takimi, wiecie, okazjami za 100-200 zł i tak dalej. Dzisiaj będzie o takim mikroskopie stereoskopowy, głowicy za 200 zł. I tutaj w opisie pisze, słuchajcie, głowica mikroskopu stereoskopowego uszkodzona. Parę razy spadła, coś w niej lata. Jedna z soczewek lekko uszkodzona. Powiększenie działa. Przez okular widać wszystko. Taki opis jest. Jeżeli chodzi o zdjęcie, to jest tylko jedno zdjęcie. Wygląda to coś takiego w pudle, czyli mamy dwa tutaj te okulary, które się wkłada do mikroskopu. No i co? No i to wszystko, nie? I głowice. No i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Po przyjściu w paczce, słuchajcie, wysyłka paczkomatem. Zmieściła się nawet cała w kadrze. Także rozpakujemy sobie ją. Słuchajcie, ja mam swój mikroskop stereoskopowy, którego zaraz sobie tutaj odkręcę. Jak wyciągniemy tą głowicę, to wyciągnę swoją głowicę ze statywu i zobaczymy sobie dwie te głowice, jakie są różnice i tak dalej, nie? Oczywiście moja w 100% sprawna, kiedyś kupiona ze stojakiem, z kamerką i z oświetleniem za 1000, słuchajcie, 700 zł. Także trochę hajsu na ten mikroskop poszło, ale powiem wam szczerze, że nie żałuję tych pieniędzy, bo jeżeli coś robić precyzyjnego, to bez takiego mikroskopu no nie ma szans. Po prostu nie ma szans. Polutować jakieś gniazdo HDMI bez takiego mikroskopu? No, raczej nie. Raczej nie. Cyfrówka oczywiście odpada. Tutaj nie mówimy o cyfrowych mikroskopach, tylko o takich normalnych. Także otwieramy sobie paczuszkę. Oczywiście jak zawsze jest w takim czymś... Słuchajcie, nie ma okularów. Były na zdjęciu okulary, a tutaj nie widzę, ale są w tym. W pudełkach. Dobra, ok, spoko. Już się wystraszyłem, że... Och, nawet jest ten zapach, powiem wam, taki typowo sklepowy. No. Słuchajcie, jest głowica. Na razie postaram się jakoś to tak powyciągać. Co my tu mamy? Jakąś jedną gumkę do tego. Oczywiście jedna sztuka. Tak? Nie ma więcej? Nie ma. Dobra, wyciągam te dwa okulary. Wkładam je na bok. I teraz wyciągnę, słuchajcie, no tylko jedna gumka do oka. Także tutaj raczej nie będzie tej gumeczki. Także wyciągam... Słuchajcie, tą głowicę, powiem wam, że już widzę, że się różni. Natomiast, czy coś lata w środku? Słuchajcie, uwaga. No słychać ewidentnie, że coś tam klekocze. Ale powiem wam, że to chyba to latało. No powiem wam szczerze, że... to powinno wyjść, ale jest troszeczkę inaczej ta głowica zrobiona. Dobra, otwórzmy sobie tutaj te wszystkie zaślepki i powiem wam tak, obracamy go na drugą stronę. No na razie powiem wam, że kompletny taki zestawik. Mamy pękniętą tutaj jedną soczewkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? Coś takiego. Natomiast może to nie mieć wpływu generalnie na... na patrzenie. Oczywiście ja posiadam swój tutaj ten pierścień, taki szkło, nie? Jak to się na to mówiło? Jej, zapomniałem. 0,5 raza. Także powiem wam tak. No na pewno ten okular lata. Ten jest ok. Trzeba by to porozkręcać. Czy chodzą te?
No, w miarę tak chodzi to, ale nie do końca. Blokuje się na 0,7. Także mikroskop będzie na pewno do rozebrania. Co to jest? Plastik czy co? Czyli co? Imbusiki się przydadzą. Jedna tylko gumka, tak jak wspomniałem. To mi nie jest potrzebne na razie. No i słuchajcie, teraz wyciągnę specjalnie moją głowicę, żeby wam pokazać, jaka jest różnica pomiędzy tymi mikroskopami. Ja oczywiście tutaj mam ją zapiętą, tylko jakbym musiał to zrobić. Aha, czyli to muszę wypiąć. Dajcie mi chwileczkę, tylko wyciągnę go do góry i zobaczycie sobie, jak mój wygląda. Dobrze, ja już swojego odkręcam. Dobra, jest. Tu jest mój, słuchajcie, z kamerką od mikroskopu. Sobie ją odkręcę na razie. To nie jest problem. Z uchwytem całym mój mogłem go wyciągnąć w inny sposób. Dobra. Na razie go zobaczymy, to coś takiego. Wysuniemy go. Oczywiście ten mikroskop raczej jeszcze zobaczmy, czy będzie pasował do tego uchwytu. Ten czarny. I zobaczymy, czy to będzie coś tutaj banglało. Oczywiście pasuje bez żadnego problemu. Także czarny, nawet fajnie wygląda. Dobra, to sobie odłóżmy na bok. To nam na razie nie będzie potrzebne. I zobaczmy sobie różnicę. No jest różnica, zdecydowanie. Taki versus taki. Tutaj coś takiego. U mnie, zobaczcie, to chodzi płynnie wszystko, cały zakres, także będzie można sobie porównać. Oczywiście tu mam włożone okulary, dwa, i to są okulary, słuchajcie, WF10/20. Natomiast te okulary, które dostałem w przesyłce, co są dokładnie za okulary? Zaraz zobaczymy. Fajnie, że w ogóle są okulary. Powiem wam, 10 razy 22. O, to troszeczkę inaczej. Mój jest 20, a tutaj jest 22. Także no, ciekawy jestem, czy jest jakaś różnica. Jeżeli chodzi o same okulary, to powiem wam, że no ten jest cały. Zobaczmy sobie drugiego okulara. Powiem wam, że ten też jest cały, także ja teoretycznie mógłbym sobie je powyciągać i włożyć do swojego mikroskopu, elegancko pasują. I powiem wam, że no jestem ciekawy różnicy w widoku. 10 na 22. Dobra, to jeżeli chodzi o okulary, to tyle. Także różnica w budowie samych mikroskopów zdecydowanie jest. Moja konstrukcja jest troszeczkę inna. Jak widzicie, bardziej taka, powiedzmy, no i tutaj widzę, że jest już inaczej to rozwiązane. Słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o ten trzeci tor optyczny, to mamy pryzmat bezpośrednio pod tym widokiem, czyli kamera teoretycznie powinna mieć bardzo dobry obraz. Tutaj jest to całkiem inaczej rozwiązane. Tu mamy w ten sposób, że to się odbija pod kątem od takiego pryzmatu, który jest po boku zamontowany. Powiem wam, że to jest kicha. Chińczycy w tym mikroskopie dali strasznie słabej jakości ten pryzmat i jeżeli chodzi o kamerę, na początku jak podłączałem, to była tak straszna jakość, że aż byłem w szoku, że no coś takiego istnieje. Dopiero musiałem sam walczyć. Generalnie wymieniłem sobie tutaj ten pryzmat na całkiem inny moduł. I w tym momencie ten mikroskop jako tako jeszcze ten obraz daje. Ale jeżeli chodzi o konstrukcję, to w tym jest to lepiej rozwiązane. Ja już wiedziałem, że Chińczycy wprowadzali poprawki w mikroskopach i wiedziałem, że robią ten tor optyczny po prostu prostopadle do tutaj tego trzeciego toru. To jest najlepsze rozwiązanie. W tych starszych mówię, no gorzej to wygląda. Jeżeli chodzi o moją głowicę, to oczywiście mogę sobie wykręcić, słuchajcie, tego i mam dokładnie to samo, tylko sobie zablokuję tutaj, żeby mi nic nie wypadło. Słuchajcie, dwa takie same, też nawet są koloru takiego złotego. No i co? Tutaj nic nie lata, wszystko jest poskręcane. Powiem wam, że no, trzeba będzie zobaczyć ten mikroskop, rozebrać go i dzisiaj to zrobimy.
Tylko jeszcze sobie przymierzę, słuchajcie, tą soczewkę. Ona się nazywa Barloa, czyli mamy troszeczkę wyżej mikroskop. No widzicie, świetnie też pasuje. Jeszcze mam gdzieś drugą, tylko że jest chyba węższa. Test 0,5. Ta sama średnica. Jak widzicie, wszystko pasuje. Musiałbym go sprawdzić z okularami, jak on w ogóle funkcjonuje. Dlaczego tutaj ten okular lata? To jest pierwsze pytanie. Tutaj weszło. Tutaj za bardzo coś nie chce wejść. Jakiś taki zadzior czy co? Ok, weszło. Czyli mamy, słuchajcie, kompletny praktyczny mikroskop, tylko że jest rozdupczony. Za 200 zł. Powiem wam, że coś tam widać. Musiałbym, wiecie co musiałbym zrobić? Podłączyć sobie oświetlenie, tak jeszcze z ciekawości. Skręcić je. Mówię, na razie nie chcę go montować na ramieniu. Zaświecić światło i sprawdzić. Jest, faktycznie widać. Nie widać żadnego pęknięcia, słuchajcie. Naprawdę fajnie widać. Jestem w szoku. Za 200 zł. To jeszcze spoko opcja. No ale już widzę, co się dzieje. Słuchajcie, są poprzesuwane teoretycznie albo pryzmaty. Jest takie rozdwojenie, że obraz jest podwójny. To jest oczywiście do ogarnięcia bez problemu. Ale powiem wam, że no widać idealnie. Nie wiem, jak przez tego, przez kamerkę by było widać, ale na razie to mnie nie interesuje. Dobra, skupiam się na czymś innym. Skupiam się na czymś innym. Mianowicie, na razie niech sobie tutaj stoi. Wiecie, co robię? Robię coś takiego, żeby było mi prościej, to ja sobie już przygotuję tutaj uchwyt do tego mikroskopu, czyli ten, co brałem, tego białego, zamontuję do rury. Zamontuję do rury i zaraz sobie go zamontuję na podstawce i będę po prostu patrzył się, co tutaj w środku się wydarzyło. Znaczy najpierw go rozkręcę. Idę po imbusy. Tutaj będą potrzebne imbusy i bodajże jakieś śrubokręciki. Dobra, wszystko jest ogarnięte. Mamy, ale imbusy muszę wziąć, żeby dostać się do tych tutaj rzeczy. Tylko gdzie ja te imbusy teraz trzepłem? Akurat mi są bardzo potrzebne. Dobra, słuchajcie, zrobię na chwilę pauzę, poszukam imbusów i zaraz wracam i walczymy z tym mikroskopem. Zobaczymy, czy uda się coś z niego wyrębić. Dobra, kochani, są imbusiki, dlatego można spróbować już tutaj wyjąć tą. Tylko zastanawiam się, dlaczego ona nie chce wyjść. Ona teoretycznie powinna wyjść, bo to jest tylko do trzymania kamery, tak? Czyli jak sobie wkręcę tutaj, właściwie położę, to mogę ją blokować. Zablokować tą śrubką, żeby ona mi się nie ruszała. Także to już powinno teoretycznie wyjść. Natomiast nie chcę. Dobra, na razie tego nie będę męczył. Z tego względu, że prawdopodobnie trzeba tą obudowę rozkręcić. Także teraz skupimy się na tym, jak do tego tutaj podejść. Widzę, że są cztery śrubki pod spodem. Także zrobimy najpierw rozkręcenie tych czterech śrubek. Wykręcę sobie Barloa. Postawię go gdzieś tu. No i co? I zrobimy to może szybciej. Wkrętakiem elektrycznym. Ok, jedna śrubeczka. Druga śrubeczka. Trzecia śrubeczka. Czwarta śrubeczka. Powiem wam tak o. Teraz sobie tak analizuję, dlaczego tutaj to pękło. Widać, że jest uderzenie, czyli mikroskop musiał spaść i uderzyć gdzieś. Po prostu nie miał, jakby to powiedzieć, założonej tej soczewki. Bo gdyby ta była soczewka założona, to ona by dostała po dupie. To by było nawet lepiej. A tak to no widać, że tu jest stłuczenie. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale o, tutaj nawet widać po tej stronie. Jest uderzenie. I to tutaj pękło. Gdyby
poszukać czegoś takiego gdzieś w Chinach do kupienia. Gdzieś coś takiego kiedyś widziałem. Z tym, że. Nie pamiętam ceny, ile to kosztowało. Słuchajcie, teraz mam taką tutaj. To jest całkowicie inna konstrukcja niż moja. Dlatego tutaj trzeba będzie zdemontować jeszcze prawdopodobnie te boczne pokrętła. Tylko zastanawiam się, jak do nich podejść, jak one są zrobione. No na pewno są chyba wciskane. Tutaj widzę jakieś otwory, tylko nie wiem, czy to jest jakiś imbus, czy coś. To powinno. No nic, trzeba zdemontować na pewno te tutaj po boku, żeby tą obudowę rozsunąć. Tylko nie jestem pewny, czy tu jest imbus w środku, bo jest otwór. Ale tak, jest. Czyli nie trzeba było idiotycznie śrubokrętem, tylko imbusa odkręcić. I teraz to powinno chyba jakoś zejść. Dokładnie, jest tutaj wkręcany taki malutki imbusik. Zobaczymy, czy teraz się wysunie. Być może to jest na tej zasadzie, że trzeba wykręcić imbusa i to odkręcić, ale chyba jeszcze nie. No to do końca jedziemy z tym imbusem, aż go wykręcimy. No zdecydowanie na razie nie chce to coś wyjść. Okej. No powiem wam, że siedzi skubaniec, ale nie powinien chyba siedzieć tak mocno, przecież. Przecież on już jest praktycznie wykręcony. No Chinole musieli to jakoś kurde zmontować, także nie ma tutaj bata, żeby to nie dało się ściągnąć. Także trzeba chyba powoli, albo najlepiej z dwóch stron podważać. Jeszcze mam gdzieś tutaj płaskiego takiego śrubokręta, który mi się przyda. No zobaczymy, jak to pójdzie. No, coś tam wychodzi powoli. Ale widać, że to Chinole bardzo mocno wcisnęli. Aż za mocno. A zresztą w szoku, że to tak mocno jest naciśnięte. W sensie włożone, nie? Jak oni to. Ja pierdzielę, powiem wam, że no naprawdę ciężko to schodzi. Teoretycznie już tutaj wykręciłem, nie ma z drugiej strony żadnego. Jeden tu. Kurde, sorry. Są dwa. Ale jestem ślepy, ja pierdzielę. Są dwa, ale ten już się wykręca? Nie, no jest tutaj ten. Dobra, jest tylko jedna ta śrubka kontrująca na razie. Także tak to wygląda z tej strony. Teraz z drugiej wyciągniemy. Tutaj też odkręcę tą śrubeczkę. Aha, czyli trzeba po prostu odkręcić. Jakby coś za łatwo mi to wyszło. No tutaj nie chcę wyjść tak łatwo. Zobaczę, czy jest druga, bo być może tutaj będzie druga. A prawdopodobnie tak będzie. To powinno raczej zejść bez żadnej siły. Ale jak widać, nie chcę zejść tak prosto. Czyli trzeba coś tam popodważać.
Ale dlaczego tamten tak łatwo zszedł? To mnie dziwi. W sumie tutaj mamy te śrubki już wykręcone praktycznie na maksa. Spróbuję się do niego dobrać całkowicie. Dobra, tu jest odkręcone. Tutaj jeszcze patrzę, czy coś tutaj jest. Dobra. Widzieliście, przekręciło się w jedną stronę i blokowało. O, elegancko. Dwie ściągnięte. Teraz powinna ta obudowa chyba zejść. Tak jest. Także uwaga, dobieramy się do serducha mikroskopu. Zastanawiam się tylko, jak to tutaj zostanie teraz. To działa. To też działa. Jak to oni zrobili tutaj na górze, nie? Prawdopodobnie trzeba wykręcić znowu te tutaj. Tu jest jakaś guma. No powiem wam, że Chinole narobili trochę. Takie, o, nawet zaczaski są. Zabawy. Jak to ściągnąć? Jakby nie mogli, kurde. Aha. Czyli ten lata, dobra. Ten lata, bo ten jest tutaj jakoś jeszcze przykręcony. Jeszcze muszę popatrzeć, czy nie ma tutaj gdzieś. Dobra, tu mamy tylko taką śrubeczkę. Od tego. Spróbujmy to odkręcić. Zobaczymy, czy to się wysunie. Okej. Wykręcona. No jest. Dobra. Teraz co? Jak to oni wykombinowali? Znaczy, jak oni to wykombinowali? Dali tutaj takiego smaru. To można chyba ściągnąć, tak? Nie, tu jest jeszcze ta śrubka. Dobra. Dwie śrubki trzymają obracanie te takie. Tu nawet chyba nie była trafiona w gwint. Także nie no, coś tam było, ok. Spróbuję to wyciągnąć. Ok, to jest. To jest lewy, to jest prawy. Żeby nie pomylić. Ten był lewy, a ten był prawy. No i teraz co? Chcę ściągnąć, słuchajcie, tą obudowę z tego, tylko jak widzicie, nie mogę tego zrobić za bardzo, bo spróbuję to. Dobra, tu jest coś takiego, jakiegoś takiego smaru dali, kurde, jak lep na muchy. Mam coś o wiele lepszego, ale nie wiem, co to jest w ogóle. Powiem wam tak, na razie to mam problem, żeby to zdemontować. Z tego względu, że nie wiem, jak oni to tutaj dokładnie zamontowali. Czy to się odkręca? Dobra, to się odkręca. Robi się coraz ciekawie, ale gigantyczne są te. Nie wiedziałem, że to jest takie duże. Tu jest ten mechanizm do kręcenia tym kołem. Widać, że tu coś powpadały, jakieś farfocle. Co to jest? Kawałki jakiegoś, nie wiem, szkła czy czegoś? Być może to blokowało mechanizm. Tutaj coś jeszcze też powypadało. I dwa takie te. Czego to jest? To nie mam pojęcia. Powiem wam, że nigdy nie rozbierałem takiego mikroskopu tak bardzo dogłębnie. Dlatego dla mnie to jest mega nowość. No, powiem wam, że spoko są te. Teraz to się kręci.
Słuchajcie, teraz działa na całej długości. Widzicie? Tu jest taki ten. Ej, słuchajcie, to będzie działało na całej tej linii. Z tego, co widzę. Okej, doszło do końca. Nie wiem tylko, czy nie są przesunięte te koła zębate, ale chyba nie. Trzeba by później to zrobić. Dobra, problem jest taki. Nie wiem, jak ściągnąć na razie. Słuchajcie, tutaj tą górę. To jest mój główny problem teraz. Jak oni to zrobili? Nie mam pojęcia. Dałoby się wyciągnąć rady tego. Aha, w ten sposób zrobili. Dobra. Czyli ten pryzmat, mówię, ten pryzmat jest fajny, bo jest bezpośrednio na dół idzie. Idzie do pryzmatu okulara i odbija się pod kątem. Leci już przez cały ten tutaj tor optyczny. Także to rozwiązanie jest o wiele, wiele lepsze. Zdecydowanie lepsze. Też bym tak zrobił na miejscu Chińczyków. Tylko słuchajcie, ja chcę tutaj kuźwa dostać się do tego. A tak naprawdę nic nie mogę zrobić. Jedynie co mi na myśl przychodzi, to żeby go rozciąć tutaj i go wyciągnąć w bok. Bo tak naprawdę. No nie mam pomysłu, jak to kurde to rozebrać. Jak oni to skubańce kuźwa rozwiązali? Wiecie, nie chcę nic tutaj nabroić bardziej. Bo widzę, że to jest do uratowania. Bo tak naprawdę to tu jest tylko kwestia tego okularu, żeby on nie latał z robienia. Tylko to jest dziwne, bo powiem wam, że tutaj, jak się reguluje optykę oka? Aha, w ten sposób. Czyli oni zrobili tutaj troszeczkę inaczej. To jest na jakimś takim tam ruchomym elemencie. Dobra. Zastanawiam się, jak to zrobić. Powiem wam szczerze, że nie wiem, jak oni to zrobili. Jak to musiałbym tylko zdjąć? Tylko zastanawiam się, gdzie tu jest jakaś śrubka, która to trzyma. Nie widzę tego. Jeżeli bym go otworzył bardziej, to też nawet nie ma dojścia do żadnych śrubek. Jak oni to wykombinowali? Ktoś mi powie? Wtedy by było pięknie cały mechanizm widać i moglibyśmy się bardziej pobawić. Słuchajcie, dajcie mi chwilę. Może coś znajdę na YouTubie, bo ja na razie nie wiem, jak to zdemontować. Na jakiej to zasadzie siedzi? Powinna być gdzieś tutaj jakaś, kurde, ta śrubka czy coś, ale nie widzę tego. I nie chcę tutaj nic za bardzo jeszcze popsuć, nie? Także dajcie mi chwilkę, zobaczę na YouTubie. Może będzie rozbiórka tego czarnego mikroskopu. Ale jazda! Kurde, tak coś zacząłem się zastanawiać, czy to się nie odkręca. Słuchajcie, to jest identyczna konstrukcja jak mechanika. Pokażę wam teraz filmik. Tutaj mam na. Zobaczcie, widzicie to? To jest dokładnie ten sam kształt. Też takie coś, tutaj wkręcane, regulowane na boki. Tu jest akurat mechanik D75T. Tu jest po prostu bez brandu ten mikroskop. On jest, konstrukcja jest dokładnie ta sama. Tutaj ten gościu rozbebeszył go na części pierwsze. No i zobaczcie, no to samo. Też dwa takie te. Zaraz zobaczymy sobie, dlaczego to lata.
Mikroskopę Repai. Nie wiem dokładnie, o co chodzi w tym filmiku. Dopiero go tak sobie przeglądam. Szybko, ale powiem wam tak. No to lecimy teraz już z rozkręceniem. Czyli to jest wykręcane. Ja pierdziele. Prawy, żeby nie było potem ten. To też jest ten, lewy. Ale fajnie. Cieszę się. No i teraz ściągamy sobie te gumki. Właściwie zaraz ściągnę już. To jest na lewą stronę. To jest na prawą stronę. No i słuchajcie, jesteśmy w domu. Możemy teraz już obudowę praktycznie zdjąć. Pięknie. No mówię, konstrukcja mechanika. Typowo, tylko zrobić biały napis mechaniki. Mamy mechanika, tak? Oczywiście. Prawa strona ściągnięta i teraz mamy wszystko jak na tacy. Dlaczego tutaj to wszystko tak lata? To jest pytanie za milion punktów. Tutaj mamy, słuchajcie... Tu są takie pryzmaty dziwne? Nie, to jest inaczej zrobione. To jest tak o. Tu mamy pierwszy tor. Odbija się od tego bocznego. Potem leci na ten boczny tutaj z tej strony. Ten leci gdzie? Do tego. Ale kurde, tu jest optyka. Ja pierdzielę. Powiem wam, że w moim jest trochę prościej. Ale tu mamy tak o. 1, 2, 3, 4, 5. Słuchajcie, 5 i do 5 leci dopiero już przez to, nie? Czyli mamy jakbyście taką kreskę sobie, która światło po prostu wpadające. Pyk. Odbija się od tego tutaj. Potem idzie w tego. Potem w tego. I słuchajcie, tu muszą być idealne kąty po prostu. Potem do tego i w tego. I z tego już przechodzi tutaj przez te takie bezbarwne już. Właśnie się dziwię, dlaczego one są bezbarwne. Praktycznie jakby nie było tego, to można powiedzieć, że mamy jeszcze lepszą optykę. Tak, bo to bezpośrednio by wchodziło już do tych dwóch tutaj soczewek. Tu już widzę, że jest brudna od tego trzeciego toru optyka. I teraz pytanie, dlaczego lata... Ja pierdzielę, no nie wierzę. Nie wierzę w to. Słuchajcie, tu nic nie lata. Ja już wiem, dlaczego był podwójny obraz. Wiecie dlaczego? Nie chcę pobrudzić, kurde, tych okularów, raczej tych szkieł. No nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Zaraz wam coś pokażę. To jest tylko kwestia... Zaraz go podłączę sobie pod statyw i sobie go wyreguluję. Tu jest taka śrubka imbusowa. Żeby wam to dokładniej pokazać. Zobaczcie, widzicie to? Dlatego to latało. Śrubka imbusowa niedokręcona jest. I to się reguluje w ten sposób, że patrzycie się przez... Patrzcie się, dokręciłem już imbusem na szybko. Nic nie lata już, kompletnie nic nie lata. Pełna optyka, naprawdę, pryzmaty nie są pobite, także no to jest wielki plus. Klej wszędzie trzyma, także geometrii raczej nie zgubiło. I teraz powiem wam tak, ja to montuję sobie do statywu. Zobaczmy tylko ten mechanizm jeszcze od tutaj kręcenia tymi, słuchajcie, tym powiększeniem takim, nie? Gdzie jest ten malutki imbusik, kurde? Tutaj, dobra. Zobaczymy, czy on będzie działał teraz w całej okazałości. Tylko sobie tą śrubeczkę tutaj troszeczkę wkręcę, tak żeby... O, złapało. Okej. No i działa. W całej tej. Wiecie, co blokowało? Teoretycznie. Nie wiem, od czego są te dwa tutaj takie... Czy to jest podkładka gdzieś? Tak, to jest podkładka prawdopodobnie od...
tych dwóch imbusów, podejrzewam. To jest podkładka od tych dwóch imbusików. Tak sobie próbuję skojarzyć na szybko, bo innej możliwości takie nie widzę. Gdzieś mogło tutaj wpaść w TT i się blokowało. Zobaczcie, jak to teraz pięknie chodzi. Cała długość. Czyli co, mamy sprawny mikroskop? Te pęknięcie tak naprawdę tutaj no nie robi, nie widać tego na podglądzie. Także ja montuję go do... No i fajnie zrobili ten trzeci tor. Można go regulować? Nie można. Jest na stałe wkręcony, także to zależy też dużo od ustawienia kamerki. Jeszcze postaram się tutaj to włożyć. OK. No i słuchajcie. Kwestia regulacji imbusem, tak? Tylko tu jest troszeczkę utrudnione w ten sposób, że jak założycie obudowę, to nie ma dostępu do tego imbusu. Także to trzeba regulować w takiej formie, jak teraz jest. Ewentualnie mogę jeszcze sobie wkręcić to. Założyć. Tak, to jest najlepsza forma. Wkręcam sobie to. Wkręcam sobie jeszcze, słuchajcie, tego. Teraz sobie montuję to w uchwycie i na tej na takim czymś będę sobie regulował tego okulara. Tylko poczekajcie, jak oni to zrobili, że to się rusza. Jak oni to zrobili? To jest chyba... Nie, to jest na tym, dobra. To jest na obudowie jakoś. Chyba. Okej, to tutaj się nic nie rusza. Tutaj tylko regulujemy spójność obrazu. Dobra, ja sobie to montuję, słuchajcie, na moim statywie takim do tego białego mikroskopu. Reguluję imbusem sobie tą zbieżność dla oczu, nie? Chodzi o to, że... A właśnie, jeszcze jedna ciekawa cecha. Mój mikroskop posiada, to też jest warte wspomnienia, regulację dioptrii na lewe i prawe oko. O co chodzi? Jak ktoś ma problem z oczami, to tutaj jest takie pokrętło, którym się reguluje jeszcze ostrość okulara. Czy tutaj też to jest? Nie. Tutaj chyba... Nie, też jest. Dobra, też było, bo tutaj mamy ten ruchomy okular. Tylko, że ja mam takie fajne pokrętełko, nie? Dobra, słuchajcie, montuję... A, jeszcze jedna rzecz. U mnie reguluje się to, że jak patrzę sobie przez okulary, żeby nie był obraz rozjechany, czyli tutaj, w ten sposób, że ja musiałem rozkręcać... Co ja musiałem odkręcać? Tutaj dwie śrubki, co są po środku, i dopiero teraz ustawiać obraz tak, że on był równiutko, dwie części jakby skupiały się w jedną całość, nie? Bo jak było trochę gdzieś przesunięte, to właśnie był taki objaw, jak na tym mikroskopie teraz patrzyłem, że jest obraz rozdwojony i delikatny ruch tą tutaj częścią będzie powodował to, że ja będę sobie korygował to, że ten obraz się zejdzie jeden do jednego. Dlatego teraz montuję go, słuchajcie, w statyw. No i pobawię się troszeczkę tym mikroskopem. Wyreguluję go. Zamontuję go na razie, słuchajcie, w tym moim uchwycie magicznym. Zjadę sobie trochę niżej. No i co? I mikroskop, można powiedzieć, sprawny. Tylko zastanawiam się, jak zrobić z tymi okularami, żeby je zamontować w jakiś sposób. Czy to da rady jakoś tutaj, kurde, nałożyć? Da rady, tu się wkręca w to. Ale pięknie, dobra. Słuchajcie, to się wkręca przecież. To sobie powkręcam do końca. I potem włożę okulary i sobie ustawię geometrię i będzie cacuś. Pokazuję wam, o co chodzi. To po prostu wkręcam. Jedno, drugie. No i teraz w to w okulary będę wkładał, nie? I sobie regulowało coś. Dobra, ja podłączam sobie światło, żeby lepiej było widać. Biorę jakąś
płytkę, na której będzie to fajnie widać. Mam pod ręką akurat od Xboxa Series X-a, także sprawdzi się, włączam oświetlenie, pięknie. Panie i panowie, no coś pięknego, wkładam okulara, jednego, drugiego. Robię pauzę, reguluję, bo to już będzie teraz tutaj regulacja tym imbusem do spójności, także za chwilę się widzimy i wam powiem, jaki jest efekt. Ja pierdzielę, słuchajcie, walczę z tym już chyba z dobre pół godziny, jak nie dłużej. Masakra. Wszystkie te pryzmaty tutaj po lewej stronie, może przesunę bardziej tutaj tak o. Słuchajcie, te pryzmaty raz, dwa, trzy były odklejone, ruszały się. Trzeba było poprawić wszystkie trzy pryzmaty plus tą lewą stronę, żeby elegancko dostroić. Tutaj był problem taki po prawej stronie, że jak się patrzyło w okular, to jakby było przesunięta oś optyki. Nie było widać czegoś takiego. Najprościej to było pokazać na przyłożeniu telefonu i jak przyłożycie sobie telefon do okularu, tak chcecie zrobić, załóżmy jakieś zdjęcie, to zawsze widzicie w telefonie na ekranie takie małe kółeczko. I zbliżając telefon do okulara, te kółko wam się powiększa. Możecie sobie też troszeczkę pozumować telefonik, to wtedy wam fajnie wyjdzie obraz pod obiektywem telefonu. I tutaj to było przesunięte w ten sposób, że po prostu, no mówię, było krzywo jakoś. No cały ten tor był po prostu krzywy, trzeba było poprawić wszystkie trzy tutaj te pryzmaty. No i teraz będę musiał je podkleić tym klejem, słuchajcie, T7000. Takie kropeczki walnąć, raz, dwa, trzy, żeby one się nie ruszyły już pod żadnym tam większym drganiem. Tutaj, po tej stronie, wszystkie pryzmaty na szczęście są przyklejone. Tutaj raczej z ustawianiem nie ma żadnego problemu. Jedynie co, tak jak mówiłem wcześniej, tym imbusem wyregulowałem sobie tak, że patrzyłem dwa okulary i widziałem dwa kondensatory. Jednego przez tego okulara, drugiego przez tego i to widać nieraz fajnie, tak jak się spojrzy pod pewnym takim jakby tutaj odpowiednim, no może nie kątem, po prostu spojrzeniem, to widać z okulara prawego i lewego, jak ta rozbieżność pomiędzy tymi obrazami wygląda. Jeżeli jest ok, to nie zobaczycie, to wszystko będzie elegancko. Jeżeli jest rozbieżność, to zobaczycie, że są dwa takie same kondensatory, jednak rozjechane w osi i tą lewą stroną dopiero dostroiłem, jak już sobie poustawiałem te pryzmaty, dostroiłem tak, że naszły mi elegancko dwa na siebie, czyli było perfekcyjnie. Dokręciłem imbusem, słuchajcie, żyleta. Ja teraz z ciekawości sobie wyczyszczę ten tor od kamerki i powiem wam, że zaraz spróbuję podłączyć tak na szybko, tak jak jest teraz, bez obudowy kamerę z tym. Gdzie to jest? To jest to. Z tym wynalazkiem magicznym. No i zobaczymy sobie, jaki ona daje obraz, słuchajcie, z kamerki, tak? Tylko żeby sprawdzić, nie? Tu są jeszcze, słuchajcie, dwie śrubki. Wsmocowanie na śrubki. Także brakuje śrubek. Jest smocowane na czterech śrubkach, jak widzę. No i dobra. Podłączymy tą kamerkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie tylko tak o. Słuchajcie, idę po USB-ka i zobaczymy mniej więcej na przykładzie tej płyty z Xbox Series X, jak to będzie wyglądało z tego trzeciego toru. Jak będzie lepiej wyglądał obraz niż z mojego mikroskopu, to przesiadam się na tego czarnego, no bo to mówią, teraz elegancko, pięknie widać wszystko. No pięknie, kurde. Działa, słuchajcie, powiększenie bez problemu. No teraz to działa super. Obraz jest po prostu żyleta. Nie widać w ogóle tego pęknięcia. Powiem wam, że jak, za jak dwie stówy, to mi się fuksło. W ogóle to chciał mój kumpel kupić. No, spoko. Nie no, aż się dziwię, że mi się udało go ustawić. Rewelka. Cały tor optyczny tych dwóch okularów jest zrobiony perfekcyjnie. Także ja idę, podłączę kamerę. Zobaczymy tylko jeszcze tą kamerę, jak będzie hulała na tym mikroskopie. Dobra, słuchajcie, kamerka podpięta, podpinam USB-ka. Zaraz zobaczymy mniej więcej, jak to tutaj będzie działało. Dobra, na razie zrobimy coś takiego, że niech ją wykryje.
Przechwytywanie okna, przechwytywanie urządzenia. Muszę wybrać tylko. Słuchajcie, mikroskop. Tylko muszę poustawiać na chwilę, ale coś mi nie chce załączyć. Aha, dobra, wyłączony jest. Teraz włączyłem dopiero mikroskop. Ok, integrate camera not. Teraz zobaczymy, czy będzie widać. Jeszcze nie wykryło. Muszę zobaczyć w menadżerze urządzeń, czy jest 5200. Jest, ok. Czyli teraz już powinna być dostępna. Jest, ok, aktywuj. Dobra, jest 1280 na 1720, a obraz będzie. I uwaga, włączam kamerkę. Dobra. Tu jest ten, droidka ma sobie damy na dół. I teraz takie coś. Słuchajcie, zbliżam do tego. Pod spodem jest płyta od Xboxa. Teraz muszę pewnie... Nie wiem, nie widać nic. Z tego względu, że albo jest za wysoko. Dobra, muszę obniżyć po prostu chyba mikroskop. Dajcie mi chwilkę. Bo nie wiem, no... jakiej wysokości będzie ostrzyła ta kamerka. Na razie nic nie widać. Okej, to nie działa. Zniżę go. Nie wiem od jakiej tutaj wysokości będzie to działało. Powiem wam tak. No muszę chyba użyć tego kurde adaptera, co mam u siebie. Bo na razie tak to kamerka mi tutaj nic nie łapie. A wiem dlaczego, bo nie mam tego tej specjalnej tuby, która służy za... jakby tą ogniskową, taką, czy jakoś to tam nazywa się, nie? Także będę musiał teoretycznie zdemontować z mojego mikroskopu tego CTV 2,5 i dopiero on pozwoli mi na to, żeby ten obraz był widoczny normalnie, tak jak przez okulary, nie? Większy imbus potrzebny jest. No widzicie, to tu jest taka specjalna tuleja potrzebna. Gdzieś ją mam tam włożoną, jak kupowałem swój mikroskop, to była. Tyle, że to było, mówię, ciulowate tak zrobione, że dokupiłem tego CTV i teraz jak go włożę, no to widzicie, już jest różnica i to spora. Dobra, ja sobie wkręcę tego CTV-a w kamerę. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Pokażę wam dokładnie. Słuchajcie, wyłączę tylko przechwytywanie wideo. Chodzi o to, nie? O tego. Bo tam powinna być jeszcze włożona taka tulejka dłuższa, gdzie sobie ustawiamy ten fokus. I dopiero wtedy widać to ten obraz. Także teraz sobie to poustawiam. Tu nawet mogę kręcić sobie, regulować ostrość tym CTV-em. Chwila, jak to zrobić? No, widzicie? Teraz kręcę ostrością tylko CTV-ami. Powiem wam, że... Dobra, ja sobie to ustawię jakoś... inaczej. Oczywiście to teraz jest na wariackich papierach, bo cały obraz się trzęsie, ale jak będzie w jednym miejscu, to powiem wam, że to nie jest tak tragicznie źle. Nawet go za nisko trzymam teraz podniesionego, także dam go trochę wyżej, żeby więcej było tego obrazu. No i dobra, i teraz sobie wyregulujmy tym CTV-em.
Na razie jakoś tak ustawię. Dobra, teraz muszę się skupić, co ja mam po środku. Ja mam po środku niby kondensator CSO29. No ale tutaj nie widać tego kondensatora, bo jest trochę C129. Teraz musiałbym tak ustawić to, nie? Słuchajcie, obraz nie jest taki kuźwa zły. Nawet bym powiedział, że jest może lepszy. Jeszcze nie wyregulowałem ostrości. Super. Powiększenie. Mówię, tu jest ten C129. Tak naprawdę to na samym środeczku jest ten kondensator, nie? Musiałbym to sobie tak ustawić. Zobaczcie, jak jest na samym środku, to niezależnie czy będziecie teraz ręką, tutaj ruszam kamerą, ruszali, to będzie zawsze na środku zostawał ten element. Tak jest poprawnie ustawiana oś kamerki. Widzicie? Ej, powiem wam, że spoko. Jeszcze tutaj ostrości nawet tak dobrze nie wyregulowałem. No, lepszy jest trochę obraz. Tak mi się wydaje, że jest jakby troszeczkę lepszy. Bardziej jaśniejszy chyba jest na pewno. To jeszcze jest do ustawienia w ogóle. Także jak tutaj się to wszystko poustawia. Nie, tu już zjechałem. Dobra, teraz załóżmy sobie, wezmę na środek kondensator pod oczyma widzenie. Na środeczku mam kondensatorek. No, można powiedzieć, że jest sam środek. I teraz ten kondensator widzicie. Tu go nie widzicie, nie? Dlatego, że. O! Musiałbym poustawiać sobie. No, no, było, było. Ustawiam teraz. Środek. Tego toru to trochę jest trudne. Oj, teraz musiałbym go w dół dać trochę. Czyli mniej więcej coś takiego zrobić. Tylko to jest, mówię, to jest tak kurde szalone. Jak daję na lewo, prawo, boki, to jest tutaj co? Góra, dół. A jak tak, to. No teraz by było perfekcyjnie. W tym miejscu tak ustawić go. Dobra, czyli trzeba będzie pokombinować. Tu już nie mogę. Czyli co, ja już mam jakby na maksa, tak? No, trochę jest ten, krzywo. Trochę jest krzywo. I nie wiem od czego to dokładnie zależy, ale ja sobie tutaj to tak wyreguluję, że on będzie mi na środku siedział. Dokładnie. Ja sobie go tak ustawię. Nawet może kamerka mi nie siedziała dobrze. Dobra. No, trochę jeszcze kamera się kiwa. Także jakbym sobie ustawił. Mniej więcej. Dobra, trzeba będzie po prostu troszeczkę tu jeszcze ostrość, jakbym sobie doregulował. O, widzicie, jak to się kiwa? Kurde, dobra, tu jest środek. To tak muszę sobie to poustawiać. Teraz reguluję ostrość. Tym. A jakbym teraz go oddalił? Nie, to już jest ten, zoom.
No, no, kurde. Ja to już pojechałem po bandzie. Nie, powiem wam, że nawet spoko widać, nie? Nie ma jakiejś takiej super rewelacji, ale jest na pewno spoko. Mówię, jak to się poustawia, to obraz będzie w miarę spoko. Mówię, tutaj pod tym mam żyletę. Także dobra, koniec tego. Ja sobie to poustawiam już. Podsumuję tylko 200. Opłacało się, naprawdę się opłacało. Troszeczkę trzeba było, będzie się pomęczyć, słuchajcie, z tym tutaj torem optycznym. Natomiast ja teraz sobie tutaj popodklejam te pryzmaty klejem, tak żeby one nie latały. Potem sobie ustawię kamerę tutaj na tym. Zastanawiam się, czy jest jakaś różnica, jak zdejmę to, nie? Patrzę się teraz przez okulary, czy traci się na jakości. Ale powiem wam, że nie. Nie widać żadnej takiej jakiejś różnicy, żebym powiedział, że a kurde, straciłem na jakości. Totalnie nic, nawet tego nie zauważyłem. Także słuchajcie, 200. Myślę, że się opłacało. Teraz trzeba będzie to poskładać, pokleić te pryzmaty, tak jak powiedziałem, ustawić tor optyczny dla kamerki, żeby była elegancko w jednym miejscu. Przede wszystkim przykręcić ją tutaj na śrubki, bo to nie może tak latać. To musi być ustawione na sztywno. I co? I tyle w temacie. Kumpel miał to kupić, ale wysłał mi linka, no i nie kupił, tak? Ja to wziąłem za 200, zaryzykowałem. I myślę, że to ryzyko się opłaciło. Także mam dwa mikroskopy. Jeden, można powiedzieć, nie wiem, czy jest lepszy, czy gorszy. Będę musiał sobie to jeszcze potestować z moim, nie? Ale jak na razie kamerka jest w miarę ok, także nie ma tragedii. Mówię, tutaj te pryzmaty jeszcze sobie troszeczkę doczyszczę, chociaż one wewnątrz nie były dotykane, także tyle jest dobrze, bo potem powiem wam szczerze, że jak już taki pryzmat obrudzicie, no to ciężko jest to tak zrobić, tak jak oryginalnie Chińczyki dają. Nie wiem, czy oni to czyszczą, czy jakąś ipą, czy jakimś specjalnym do szkieł preparatem, że nie zostawia totalnie zero smug, bo to jest po prostu igła. No ale udało się, udało się. Najważniejsze, że działa ten podwójny okular. Także naprawdę można tutaj się fajnie bawić takim mikroskopem. Wszystko fajnie, cacie działa. Że się tak patrzę tutaj. Nie, naprawdę spoko. Ktoś to po prostu pod cyfrą robi. Tak jakby przeszedł na taki mikroskop, to jest po prostu niebo a ziemia. Dobra, kończę, pozdrawiam, trzymajcie się.